posadziłeś, nie? Tak. Jutro słoneczko. Szczęście dzisiaj mamy. No to mam nadzieję, bo ta ryba nam potrzebna jest. Willy ma dziś urodziny. Co on lubi, rybkę jakąś? Jakieś chyba rybki i diamenty z tego chyba kojarzy. Jakieś diamenty tam mamy. Lecę na ten. No. Kukurydza urosła, pomidory urosły. Dobrodziejstwo no, same. Dobrze. Aha, jądze. Ekwipunek pełny. Trzeba będzie też w takim razie z tą muszelką tam gdzieś, gdzie ten chciał. No, na peron. Elegancko, popodlewane tutaj jeszcze. Ty tam jakieś drewno rąbałeś wczoraj, nie? No trochę, tam w skrzynce z materiałami wrzuciłem. A, wrzuciłeś, dobra. Ale to niedużo tam było. No i mam. Elegancko. Zobaczę od razu, czy jakie rybki lubi Willy, bo tu stoi, może mu od razu dam. Nie, czy czasem tego sea cucumbera nie lubi. Najbardziej to sturgeona lubi. Między innymi diament albo catfish. Sturgeony, no tak, sea cucumber też, masz rację. Sturgeona w teorii można złapać tam w jeziorku. No. Albo dać mu pod kwarcie, on, tylko że on to aby lubi, nie wiem. Wiesz, no, w sumie to jest pierwszy rok. Nie musi od razu nas kochać w pierwszym roku. Możemy no to po sztuce kwarcu, to nie wiem, no. Czy przyniesiesz, a ja mam go popilnować, gdzie on podejdzie. Dobra, to już czekaj. Jedno. A dobra, mam już. To idę, biorę kwarc i idę. W tej chwili mnie tu nie było, że gdzieś poszedł. A dobra, w sklepie jest. Kwarc, kwarc. Zwykły kwarc, nie? Nie ten. Tak, zwykły, zwykły. Kurwa, nie tak. Dobra. A na koniu podjadę, będzie szybciej. Zapomniałem, że go mamy. No, trzeba drugiego skombinować na szybkości. Jadę, jadę, jadę. Stop. Kurwa. Czekaj, zapomniałem jak się zsiada, ty. Let's go. O, bąbelki. Bąbelki. Cześć. Co możemy zrobić, że kupisz sobie pierwszy plecak większy. Akurat ja sprzedam pomidory, to starczy im na oborę i na ten. Zamknięte, skurczysyn. O, dzisiaj środa. Dobra, plan w pizdu poszedł.
Możesz zawsze do jaja iść. Oni skupują drożej? Nie pamiętam w sumie. Najgorsze jest to, że ja nie mam opcji, żeby przesuwać te budynki. Ja chyba muszę. No. Dobra, tu nic ciekawego. Dobre te bumbelki cały czas są. Każdy już miejsca wcakują. Można na nich ten rybactwo podbić. Pójdę. Geotki potwieram. I tu było coś do muzeum, to było. Mamy 4 diamenty, to nie tak źle. Nie to, to oddaj. Podjadę kolejką, to zdążę. Jeszcze trochę energia mi się skończy. No to zjedz rybkę i będziesz mieć. No wiem. Jeszcze mam jakieś tam jedzenie, co żeśmy tam gdzieś znaleźli. Czekaj, przetłusz mi to. Chyba zaraz muszę iść do Williego trochę tych ryb sprzedać, bo nie ma miejsca. Tylko szybko, na razie mi się to idzie do domu. Znaczy ze sklepu. Ja się boję, że pójdę i mi bąbelki znikną. No, no. No tak. Za ciekawe rzeczy to tu nie wypadają z tego coś. Nie mogę z tych skrzynek, z których wypada jeden bait. Już dzisiaj chyba 5 razy taką skrzynkę miałem. Samorodki iridium mi się 3 trafiły elegancko. W skrzyni też chyba jakieś mamy, to już sztabka by była. Spieprzaj Willy, to moje miejsce do łowienia. Wepchał się jeszcze. Spieprzaj dziadu. Dobra, muszę zjeść, bo już mi się energia kończy. Jest jakaś nie, nie chcę dać tego Williemu. Dobrze, że mu dałem, bo bym oddał to. Obsydianowa waza, ty. Nieźle. Czyli reszta idzie na sprzedaż. Czyli to, to i to. Kurde ty panie, ile mamy złota do przepalenia? No dużo było, coś tam w ostatnim tym. O i bąbelki znikły. Czekaj, bo trzeba wbiłem kury pogłaskać, bo zapomniałem o nich. Ta próbuje spać, ta też. Mędy. Nie złowiłem przypadkiem niczego? Nie, nie powinienem nic do bandla złowić. A, poza tą tilapią, której nie zaniosłem. To idę z nią. A tilapia była do bandla? Tak.
To wczoraj ją zrobiliśmy, to ja sprzedałem nawet. Ja właśnie do tego dzisiaj przybiegłem, bo tej tapki brakowało. A, tą tilapię, dobra. Z flądrem się. Wczoraj złowiłem flądrę. Ja flądrę nie. Pięć totemów na plażę. Może się kiedyś przydać. No, mamy już na jedną sztabkę tego przecież. Iridium. Nice. To mi się tu nie podoba. O, polecę szybko do zakazanego lasu drzewa ściąć. Jeszcze z 2-3 wyprawy tam i będzie na kolejną stajnię. Nice. Robaczki, no nie odpuszczę. Książka. Zaraz, tilapia cały czas mi się podświetla, że jest do bandla, a przecież jedną już włożyłem. A dobra, coś się zbagowało. Chyba. Bo jak teraz... Masz jeszcze jedną? To może zostaw ją i jak coś dają, jutro sobie sprawdzisz. Nie, to był jakiś błąd, bo już nie podświetla, ale i tak schowam. Bo może się do czegoś przydać kiedyś. No. O, jest ten, czerwony grzyb w zakazanym lesie. Jak wtedy nie było, to teraz nagle jest. Coś tu potrzeba, nie, tu nic nie ma. O! Zabiłem tego slajma, ametyst mi wyrzucił. Nice. I slajma słyszę. Dobra, jadę do domu. Okej. No, sprzedaż nic nie mam. Let's go. O! O, 7 level wbiłem. 8 rolnictwo, mogę robić kega. O! Nawóz do drzew! O, 4000 na rybkach. Elegancko. Ty, to na dwa plecaki prawie nas stać. No to nice. Ja teraz zaraz przyjdę. Dobra. Jutro burza, ulala. Dobra, czekaj, ten bazonik trzeba gdzieś postawić. Tu. George. Papryczkę, dobra. Nie ma miejsca, naprawdę. To wywal. Nie, nie jedz tego. Nie, nie jedz tego. Nie wytrzymię zaraz. Thank you.
melony urosły i papryczka. Co to dzisiaj czwartek? Dobrze. Nie, tego nie potrzebujemy na razie. To bym chciał. O. Tylko czy to zadziała już na te... O, to działa. Bora. Damy to, to, to. O, telefon. No nie, nieźle. Dobra. Co ja chciałem? Kurwa, po co ja tutaj? A, wiem co ja chciałem. Dobrze. Czemu jedno? No, co mi tu brakuje? Aha, żelazo. Dobra, idę najpierw do Georgia. Jestem. Dobra. Urosły melony i papryczka. Nice. George chce jedną papryczkę do questa. Powinieneś mailem dostać. Idealnie. Ma wyczucie. Sam chce zielonego glona. Mamy tego pełno chyba. Tak. Cześć George. Nie może żebym... Malony też mam zbierać. Tak, tak. Aż najpierw ty wbijesz na maksa co trzeba. No to widzę, że na dole raz były melony niepodlane. O, ja zapomniałem o tej muszli niebieskiej, ale jest tu na plaży. Ty ją zaniosłeś tam do tego? Nie, jeszcze. Wczoraj cały dzień łowiłem. No tak. U, Lija, stój! Ui! Ui! Dwa sedluszka, yeah. Teraz będzie łatwiej. Jak jej do chałupy wlezę. To jadę tą muszelkę zanieść. Nie wiem jakim cudem, ale u Demetriusa mam 6 serc. Najwięcej u niego mam. Poczekaj, a ja? Bo ja mam 5. No bo urodziny miał, dostał ulubioną truskawkę. I to chyba daje 3 serca już. I plecak, plecak kup w sklepie. Plecak kupię. Pociąg nadjeżdża, akurat jestem tutaj. Kurwa, jakie wyczucie. Dawaj koniku, pościgamy się z pociągiem. Ale nie wziąłem tej algi dlatego.
zapomniałem. Jedzie. Dawać jakieś dobra. A ja mam zadanie, że karpia chcę sam. Co? To tak nieźle. Cześć Seba. Seba przyszedł na szlugę tutaj, koło pociągu. Powiem matce, gnoju. Dobra, George chciał papryczkę. No. Tej pociąg nic nie wyrzucił. Naprawdę. Ty mu dałeś papryczkę? Dałem. Okej, bo nie wiem, czy sprzedawać po prostu resztę potem. 10 buraków do lodówki burmistrza. No to już trzeba... O, bąbelki. To już trzeba pustynię odblokować. No i zniknęły bąbelki. Tym razem się nie nałowiłem. Może innym razem. No i tak, o ostatnim razem cały dzień mówiłem na bąbelkach jednych. Tutaj trzeba zrobić dwa TTT. Jest złoto, dobra. To ta skrzynka na peronie była, tak? Tak. Jeszcze mamy te jajo dinozaura. Nie, kurwa, jego mać. Maszynę do oleju przypadkiem zrobiłem. Szlak. Chciałem skrzynkę otworzyć. No i 20 twardego drewna poszło na tą gówno i 50 slime. A co trzeba w ogóle, żeby coś tam z tego zrobić? Trufle tam wkładasz i jest ten. A, no to tak. Tylko wiesz, no teraz nam to nie potrzebne jeszcze. Kurwa. Zostawię, niech to tu stoi na pamiątkę. Jadę do zakazanego lasu, no bo... Szlak by to trafił. To jest do muzeum? A, do muzeum to jest. No to nieźle, nieźle. O, ametyst kolejny od slime. Jakiś hojny ostatnio. A złowiłeś tą rybę w tym lawowym tym? Nie. Bo ona też łabała do bandla, nie? Czy nie? Nie pamiętam co. Chyba nie. Nie, jak teraz przeglądałem fish tank, to jej nie widziałem. A. Mamy jedną z pustyni i dwie jesienne. No dobra. Jutro będzie cyganka. Może coś ciekawego nam przyniesie.
Drewna brakuje. Oj. Czekaj, coś chciałem. A to. Dobra, 5 raszaczy mam nowych, to można tutaj później. Nice. Przedłużyć farmę. O, elegancko. Już nie trzeba tu rano podlewać. Tylko tutaj i papryczkę. Schowajmy to, to. To chyba na jesień te pole papryczek trzeba będzie o jedno w lewo przesunąć. Bo nie wiem, czy wtedy tutaj by rosło rzeczy. No, ale papryczki ten nie rosną na jesień, nie? Po prostu tak, tak w sensie, że zanim posadzimy tutaj nowe, to przesunąć w tę stronę. Znaczy będą rosły, tylko te beczki wywalimy. No, chyba że. Czekaj, to. Nie wiem, jednego melona trzymam. Nie wiem po co w plecaku. Robin jeszcze pracuje. Bardzo dobrze. Niech wie, co to ciężka praca. Czekaj, kurde, gdzie mój dom? Do kurnika bym wlazł. O! A, mam tak, bo melony i papryczki. No i pięknie, możesz też plecak kupować. No a jak?